cały czas trzeba pracować nad tym, aby kochać tego człowieka. Pycha tu jest wielkim niebezpieczeństwem, nie? To nie chodzi o to, żeby się odbić się od niego na zasadzie w publiczności, która mi przyniosła kasę albo mnie wylansowała. To jest bardzo trudne, ale do tego jest potrzebna formacja, którą zaniedbano. Również ta formacja, nawet bym powiedział, czysto zawodowa w świecie teatru, jak wiecie, jest pod psem, nie obrażając piesków, bo warsztat dzisiejszych absolwentów szkół teatralnych, no właśnie, stykam się z aktorami, pracuję z nimi, no to ja nie wiem, kto im daje dyplom. Oni naprawdę niewiele umieją, a jeszcze mniej rozumieją. No, żeby być aktorem, trzeba naprawdę troszeczkę jednak, użyję określenia starodawnego, być oczytanym. A to są głupki, ogólnie głupki. No, jak on może kreować rolę, jak on może budować postać, jak on w prostych symboli kulturowych nie rozumie, nie? W których my się obracamy. No to jest, to też dlatego te spektakle są, jakie są. Oni opowiadają o swoich klubach i o swoich gównianych, bliskich genitaliom problemach. No to, to oni nie bardzo mają o czym innym opowiedzieć. No to musimy wiedzieć, że tu, tu jest też hamulec taki czysto intelektualny. To są głupki, no. To jest bardzo trudne. A z drugiej strony mamy reżyserów, którzy, no... Reżyser jest prawie jak kapłan, nie jak ksiądz. On jest w stanie wpływać na duszę innych ludzi. On buduje sytuację. Dostaje do ręki grupę ludzi, którzy coś mają realizować. Z demiurgiem. To jest niezwykle odpowiedzialna praca, za którą źle wykonaną lub kiedy skaleczysz drugiego człowieka, powinni cię zabić. A zabijając, ale oni. Codziennie ludzi, inny, wyżywając się i własne kompleksy i jakieś hucie i tak dalej. Kiedyś był chociażby taki prosty element ochronny, jakim było to, że reżyserię można było studiować po skończeniu innych studiów. Dzisiaj maturzysta idzie na reżyserię, ludzie, a potem przychodzi do teatru, i dostaje do ręki na przykład 40-50-letnich ludzi, którzy mogliby czasami być jego rodzicami, i on nimi dyryguje. Nic nie rozumiejąc, nic nie wiedząc. Także to jest okropne. Tu jest kawał roboty do wykonania i trzeba ją robić. I nie ma innej metody, tylko poprzez właśnie docieranie do mistrzów i tworzenie łańcucha pokoleń, łańcucha zawodowego i tak dalej. Jeden jest w stanie dać dwóch następnych, dwóch, czterech i tak dalej. Trzeba to robić. Jeżeli nas jest dzisiaj tyle, no to za 5 lat może być nas w tym klubie. Nie, za 5 lat będziemy mieli, przejmiemy tamten, tak? Tak. Dobrze. No, bo się tu już nie zmieścimy, tylko to trzeba robić. Puszczę wam piosenkę. Proszę tam. Tak, mamy element odprężający.